hamowanie z piskiem, o, powiem coś tam. No i dobra. Siemanko, tutaj ekipa Slashcraft. Witam was gorąco serdecznie dzisiaj. Damian zaprosił mnie na poczęstunek, że tak powiem, czy po prostu na przedstawienie nowych maszyn, jakie nabyli wraz z kolegą. Możesz się przedstawić, chyba że nie chcesz występować. Okej, okay, dobra. No to tak, mamy tutaj Peugeota. To jest 125. Damian będzie robił niedługo prawo jazdy. Teraz motocykl jest zarejestrowany na starego. Adama, pozdrawiamy. No i tak, jest to marka Peugeot, automat. Tutaj mamy liczniki, tutaj mamy wlew paliwa, z tyłu mamy turbinę, czyli po prostu górę wydechową oraz rejestrację. No i obok 50, pony, My Little Pony. No i tutaj trochę widzę nowocześniejszy licznik, jest stacyjka w widocznym miejscu, wlew paliwowy, na dole silnik od kosiarki i amortyzacja. Wyścig, proszę państwa. Raczej rezultat wyścigu był oczywisty, ponieważ mniejsza pojemność silnika, wiadomo, że ma mniejsze szanse, tak? Powiedz mi, Damian, czy wyposażenie kasku jest obowiązkowe w tym wypadku? Obowiązkowe. A powiedz, czy... słaby kask, bo sam taki w zestawie. Za niedługo zamawiam lepszy. Powiedz, za ile nabyłeś takiego, że tak powiem, Peugeota? A, no to tak znośnie, a mogłem za dwa, tak? A nie było nic do regulacji, gaźnik? Nie. Przebieg? 12. Tutaj zaraz będzie pokazane. No. 12222. Na benzynę, tak? Mamy takiego sąsiada właśnie na osiedlu, który jest mechanikiem, więc jak coś by się zdarzyło, to on by oczywiście przeserwisował. O, klakson. No tak. I teraz pytanie, czy taki like na przykład wsiadając, bo skoro to jest automat, to zdaje się, że jest prosty w obsłudze, byłby w stanie się śmignąć? Byłby w stanie się śmignąć, tylko że no... bez jakichś problemów. No tak, też tak mi się wydaje. No chyba, że tak, no tutaj masz sprzęgło. Redukcja, no. Produkcja, masturbacja. No to co, no to my jedziemy we dwójkę z Damianem na Sowlany. Kolega z nami. Do zobaczenia na miejscu. Teraz... Czekaliśmy, moje wrażenia z jazdy są pozytywne. No i do garażu wprowadzamy maszynę. No przyznam szczerze, że dla osoby, która nigdy ani nie była pasażerem, ani kierowcą skutera, muszę przyznać, że no frajda, jedna wielka frajda. Ty byłeś w sumie trochę w tyle, ale też doganiałeś. Dojechaliśmy, wracamy teraz z rowerami. Coś tam widzieliście, te przybitki mogły być lepsze, jeszcze pewnie będzie jakiś drugi odcinek z tego skutera, bo nie przygotowałem się. Weźmy GoProsa. O, tutaj możliwe, że był ten sam gość, który został zatrzymany. No dokładnie, zobaczycie już od środka chatę. Gniazdko widzę, to jest przeprowadzane. No i mamy korytarz, zajebiście. Buty zrzucać? No na pierwszy rzut oka kuchnia się rzuca w oczy. No tak jak zapamiętałem. Żubr pijemy. Tu telewizor, rogówka. W sumie nowoczesne drzwi dosyć. To będzie siłownia, nie? Podjazd, trzeba podjazd. No i tutaj ojciec stolarz, to wiadomo, tak? Tutaj jakieś meble, podjeżdżaj. Dobra. Ty, taki lustro w sumie jest przydatny, już Damian parkuje. No i co? No i zobaczmy resztę domu, tak? Dobra, zamykamy garaż. Co, idziemy? Strych i garderoba. Obiecana. Eluwina? Tak każdy dzień się mój zaczyna? Dobra. Mój pokój. Spider-Man. On tutaj jeszcze oczywiście namiot. Bart i Kryna, tak? No i co tam jeszcze ciekawego? Sypialnia. No, ma swój klimat na pewno. Co się docika? No, przytulny pokój. Tutaj Damian ma taką właśnie specjalną lampę RGB. Playboy! Dobra, no to co? No to my schodzimy. Co jeszcze możesz pokazać? Coś na dole jeszcze jest? Dwie sypialnie? Gościny, tak, nie, ale może dla dziadka. O, jak sama u mnie babcia będzie mieszkać. Dwórkę Damiana chodzić wam pokazywałem. No i basen, no i właśnie, miałeś wyczyścić ten basen. Zabamy. Serio? Można pływać? Ale musimy nałożyć, nie? A co, z tym jest trochę związane. Miarę czysta. A woda zimna czy ciepła? Teraz ciepła. To boiler, tak? Boiler. Myślisz, pomogę. To kreda. Czy chlor? Chlor. O fu, śmierdzący chlor. Najgorszy chlor. No i dobra, teraz pośmigamy po nitu. Tutaj mamy nasze rowery. Będziemy niedługo wracać. Mieliśmy jechać nad wodę, ale plany wtedy się nie złożyły dobrze. Witamy na wieczór, wyścig.
A zobaczcie, Fiat Giovespa to jest właśnie włoski skuter. Widzicie, nawet rejestracja nie jest polska, jest europejska, więc on jest, był skądś chyba sprowadzany i nie jest chyba jeszcze zarejestrowany pełnoprawnie. Prawdopodobnie. Teraz kółka robią tutaj wokół tego terenu budowy i jak widzę, patrząc tutaj na ten plac, no bączki były walone, jakieś drifty, napalenie gumy, tutaj widzicie ślady. Max myśli, że wygra, zobaczymy. Nie, grupie. Proszę bardzo, wiekopomna chwila. Wow. No, bądź tak. No i tak jak mówiłeś, miałeś rację, drugie miejsce. Damianek pierwszy, no wiadomo. A bo zaraz jedziemy już. Jedziesz gdzie? Z nami? Masz plany? Nie, no gdzieś pojechać, bo kurwa tutaj tak ciężko siedzieć. Bo to jest zaraz tylko... Pojedziesz z Maxem, okej? Dobra. Zjechaliśmy na Wiślaną, więc no.